10 maj 86. Pokój z tobą. Jestem twoim aniołem stróżem. Zawsze będę cię prowadził. Zawsze będę cię strzegł. Jezus oczyszcza. Bóg cię kocha. Modlę się za ciebie. Wychwalaj Jezusa. Zastanawiam się, czy zdarzy się coś bardziej cudownego. Być może coś cudowniejszego już się stało. Czy chcesz powiedzieć, że się zmieniłam? Tak, chwała niech będzie Bogu za to, że doprowadził cię bliżej siebie, Daniel. Nieustanny pokój z tobą. Pokój z tobą, dlatego że masz anioła stróża. Przecież on cię prowadzi i strzeży. I w ten sposób dasz się oczyścić Jezusowi. Ty masz anioła stróża, bo Bóg cię kocha. Zwracaj się do swojego anioła stróża, bo i on będzie się modlił za ciebie. W ten sposób możesz wychwalać Jezusa. Pewnie się zastanawiasz, czy się zdarzy coś bardziej cudownego. Tak, jeśli spełnisz to, co przed chwilą powiedziałem. Od początku tego filmiku właśnie doświadczasz czegoś cudownego. Tak, zaczynasz się zmieniać. Ten proces właśnie trwa. A więc chwała Bogu, że zaczynasz się zmieniać. Jesteś właśnie w tym procesie. Możesz się zwracać do swojego anioła stróża po imieniu.